Cześć, siemano, z tej strony kanał OWM Games, a w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować serię od zera do huge peta. Będziemy teraz sobie, dzisiaj spróbujemy sobie odblokować cały Fantasy World. Spróbujemy przejść na tech. O! Sprawdzimy zaraz tego gifta, ale to za chwilkę, pozbierajmy sobie jeszcze trochę. A dobra, bo się nie mogę doczekać, chcę zobaczyć, kto to mi wysłał. Friends 215. Proszę, pozdrowisz na odcinku. Ty, 2 minuty temu. Tak jakoś niedawno. No ogólnie to grałem, bo ogólnie to 10 minut temu sobie weszłem już do Pet Simulatora. Nic nie robiłem, tylko tak patrzałem sobie po mapie. No już trochę grałem. I tego typa już spotkałem nawet. No to pozdrawiam bardzo w sumie. 2 minuty temu. No wow, szybko w sumie. To odbieramy i dziękuję bardzo. Co to jest w ogóle za pet? Slake Cat. Zjemy sobie za najsłabszego. I będziemy sobie teraz odblokować... O, stać nas już na mapę Portals. Mamy rangę Impossible. O, i ogólnie trzeba sobie zebrać też to, żeby być lepszym. Mamy rangę już hacker dzięki temu petowi. Wow. Majka. Podziękuję tradom. Co myślicie w ogóle o tradach? Czy żeby je zablokować, dać na disable, tak jak teraz mogę dać? Dam na ten odcinek jeszcze. Czy na przykład po prostu tradować się z ludźmi i próbować wymienić na lepsze? Jestem malusi. Dobra, idziemy sobie. O, zbierzmy banana, bo on daje szczęście w jajkach między innymi. Ja na górę sobie zniszczyć tutaj tą skrzynkę. Po co? Po to, żeby... No nie, no jestem taki mały. A to denerwuje. Jeszcze się ślizgam. A, dobra. Dobra, mniejsza to. Zbierzmy sobie to i chodźmy na Haunted Island. Co to jest za petę? Ja kiedyś grałem w symulatora, takiego nie było. Wchodzimy sobie na... Chyba nas stać na Hell właśnie, na Hell Island. Zbierzemy sobie 2 skrzynki. Zbierzemy sobie... Od razu chyba mi się wydaje, że lepszym pomysłem będzie już tutaj uzbierać 7,5 biliona na... na kolejną krainę do Tish World. Kurczę, ale mnie tutaj... O! Dobra, już nie ślizgam. To zbieramy za 7,5B. Pozbierałem sobie skrzynki jak inne. O, zrespiły się już te. No i dzisiejszy odcinek jest spokojny. Ogólnie teraz nagrywamy jeden dzień, będzie z Age of History 2 będzie nagrywał inna osoba z kanału, a Pet Simulatora, czyli Robloxa, też możecie wpisać, jakie inne gry chcecie, bo może chcecie inne, nie Pet Simulatora, będą tutaj przeze mnie nagrywane. Przez N. Dobra, już nas stać w ogóle, już zapomniałem na tym. Mam 4000 gemów, więc chyba nas nie stać na teleport tutaj, ale gdzieś obok. Nie stać nas ani tu, ani w tą stronę. Dobra, to zteleportujemy się na forest. Oraz idziemy sobie... Właśnie, jest też event April Fools, więc sobie dopiszemy na czacie April Fools, bo to nam pomoże. April... Fools. Powinniśmy dostać właśnie za to aż 100 triple coinów. Tu użyjemy sobie tak na godzinkę. Tu dajemy sobie godzinkę. A tutaj te 20 minut to już bez sensu. Ready. To zbierzmy sobie też gifta. Chociaż trochę bez sensu to zrobiłem, bo mogłem to w sumie odebrać sobie na Tish World. Teraz musimy sprawdzić, jak szybko niszczymy skrzynkę, która jest na Tish Entry. O, mam lepszy pomysł, bo chyba... Jak pamiętam, że tutaj teraz powinien dostać nagrodę, nie? Właśnie, 85 tysięcy. To kupimy sobie teleport na Glacier. Idziemy teraz sobie tutaj. Za 7,5 back, już mamy 120-30 z tego gifcika, bo dostaliśmy. I czy to szybko się rozwala? Oj, wolno.
O, ale ranga szybko skoczyła za to. To poczekajmy tutaj i poczekajmy, aż się zniszczy to całe. Dalej ma chrypkę, kurczę. Kolejne filmy będę miał. Ja mam w planie, nie wiem jak druga osoba, która tutaj nagrywa, robić maksymalnie po 15 minut, 10-15. Bez cięć, bo. Znaczy, dałoby się zrobić, ale. Na razie to nie ma co wycinać, bo w sumie to jest raczej ciekawe rzeczy są robione. Dobra, uzbieramy sobie trochę tych monet. Więcej nie uzbieramy już. I idziemy na nasz Tech World Merchant. Co to jest Raven Merchant? Sorry, nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiem, że jest coś takiego jak Trading Plaza, to na pewno. Bo jeszcze wtedy grałem. Mamy 900 milionów prawie tej waluty. To idziemy sobie zebrać za 50 tysięcy coś. A może sobie otworzymy jajo. Ponieważ mamy trochę tej kasy, a dalej gramy krówką, która ma 7 mocy. To otwórzmy sobie te dwa, bo raczej. Aby nawet złote. Żeby tutaj pety miały mniejszą moc niż na przykład ten dragon, który ma 2000. Dobra, to już idziemy w tamtą stronę. Dobra. Mamy pety po 5 milionów. One są nie najgorsze. No nie. Nie są złe, ale. Chyba są lepsze, bo jak widziałem u niektórych typów, to że jak niektórzy mają po Q jakieś 20 Q nawet pety, no to żyję w świadomości, że nie mam najlepszych petów. Hej, to będziemy stać na kolejnych parę krain. To super. Tu będziemy stać. To sobie zostawimy sobie peciszki, bo tutaj jest ta skrzynka, to steampunk. O, i na tym tutaj chyba się skończyła wtedy moja gra. Gdzie tutaj była steampunk chest? Albo się skończyła. Albo nie. A ona się skończyła na koniec Tech World. Tam był jakiś Void. Chyba był Axolotl World. Ale tam już nie doszło, bo mi się odechciało grać. Nie, to miało się zbierać. Kupimy sobie teleport na steampunk chesta za 45 tysięcy diamentów. O kurczę. Dobra, sobie zbierzmy tutaj te. Mamy już bilion w gemach. Znaczy, Boże, w gemach, w walucie. Tech. Dobra, dajmy sobie tutaj peciszki. Na Alien Labie sobie już idziemy na Alien Lab. I kupujemy kolejne krainę. Chciałbym jeszcze przypomnieć, mamy nawet takiego peta, się tak nazywa, żebyś zasubskrybował ten kanał i kliknął dzwoneczek, żeby powiadomienia ci przypominały o daily, które prowadzimy. Na razie jeszcze nikt z nas nie wie, ile będziemy je prowadzić, ale no, jak będzie to się przyjmie, no to jakieś niemałe daily można by było zrobić, nie? Spieszmy to, dobra, Gigant Chest Alien Area. Teraz przejdźmy z petami tutaj, żeby nam zbierały. Już kupiłem. Dobra, 350 milionów powinniśmy wbić migiem. Biegną. No, tutaj Error Dragona ktoś trafił. Więc gratulacje dla chłopaka. Albo dziewczyny. Ale wątpię, żeby dziewczyny grały w Pet Simulatora. Jeśli jest tu jakaś dziewczyna, to można się zgłosić w komentarzu. I wtedy trochę przepraszam. Ogólnie to dalej jestem chory i przepraszam swój głos, bo też jestem teraz śpiący, bo nagrywam to o 20:50 około. Czemu nie mogę kupić samej areny? Dobra, to za ten czas zbierzemy sobie gifcika. Nie tracimy czasu. Ja mam pomysł. Czy przejdźmy sobie na Gigant Alien, czy jest waluty do kupienia? Zbierzmy jak najwięcej tej waluty dalej. No właśnie, to już coś się popsuło.
Musimy już stać na kolejną krainę, której nie mogę blokować naszej tej przed tym, więc coś tu jest nie tak. Ile tam trzeba zebrać pieniędzy? To się nie da kliknąć. Tak z ciekawości, coś sprawdzę tylko. Właśnie, Open 5X. Nie mam najprostszych achievementów. Tutaj trzeba zrobić chyba 25%, żeby mieć 35% żeby wejść do świata hardcore. Ogólnie nie wiem, czy zaraz będę dokończył odcinka. Z powodu, że po pierwsze to nie działa. No a drugi powód jest taki, że już minęło i zaraz minie 11 minut nagrywek, jak teraz patrzę sobie na drugi ekran. Co to jest? A mini comet? Landing in Cat Taiga. Gdzie jest Cat Taiga? To będzie pewnie Cat World. Dobrze. Może spróbujemy jeszcze raz kliknąć tam, może tym razem zadziała. Chociaż wątpię. Czy stało z wszystkim? Nie wiem, kupiłem coś. Nie mogę tam wejść dalej, jak widzicie. To tym się zajmiemy w następnym odcinku, który będziemy mieć za 2 dni, więc możecie czekać z niecierpliwością albo z cierpliwością. A ja się z wami żegnam. Możecie zobaczyć film jutro na naszym kanale. No i na razie. Pa, pa.